ale nie wiem, czy ja ją chcę, bo to jest takim radykalizmie. Zapomniałam, że Adaś będzie nagrywał i zniszczyłam latte art. Teraz mi smutno. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na Bookhaul. Na Bookhaul, który rozpoczął się trochę niecodziennie, dlatego że rozpoczął się takim fragmentem, chodź ze mną na zakupy książkowe. Za granicą to się nazywa Come Book Shopping With Me i pomyślałam, że sama chciałabym coś takiego nagrać. Niestety u nas w księgarniach nie ma, tak jak powiedzmy w Ameryce, że można sobie zabrać, wiecie, te koszyki i tak do koszyków sobie wszystko wkładać, więc ja poszłam do nieco mniejszej księgarni, do księgarni wydawnictwa Czarnego w Warszawie i tam kupiłam sobie 4 książki, które Wam teraz pokażę, tak żebyście mieli dobry obraz tego, po co tam w ogóle przyszłam, bo przyszłam z myślą o jednej. I ta jedna książka, którą planowałam kupić, to jest coś, co było mi polecone przez Weronikę, dziewczynę niepoważną. I to są Bezduszni, zapomniana zagłada chorych. Ona tę książkę bardzo mi polecała, powiedziała, że czytała ją z zapartym tchem i była pod ogromnym wrażeniem tego. Później mi powiedziała, że mam ją przeczytać, ale że jeżeli będę się wypowiadała niedobrze na jej temat, to żebym nie mówiła tego w jej obecności, bo ona tak mocno ją przeżyła. To jest historia ofiar nazistowskiego programu eutanazji. Tutaj chodzi o chorych, którzy byli wykorzystywani w zakładach psychiatrycznych w 3 miejscach w Polsce. No i to jest taka, wiecie, historia trochę... Trochę taka, jak wydaje mi się, że to może być podobne do Dzieci Trzeciej Rzeszy z wydawnictwa poznańskiego. Czytałam tę książkę jakiś czas temu, bardzo mi się podobała i tutaj mam nadzieję, że też się miło zaskoczę. Kolejna książka to coś, o czym nie wiedziałam w ogóle, że miała premierę. Ja w ogóle bardzo lubię takie historie. To jest Bardzo spokojna okolica, Zbrodnia w Teksasie. Ona tu miała jeszcze taką... nie wiem, jak to nazwać, taką obwolutę małą z informacją, że wychodzi albo serial, albo film na jej temat. I tutaj chodzi o to, że coś w stylu, powiedzmy, Szatan w moim domu, albo Dwóch milczących sióstr. Wydaje mi się, że właśnie w serii amerykańskiej już takie książki były. Ta jest historią zwłok Betty Corr. No nie jest historia jej zwłok, ale jest historią zabójstwa Betty Corr, której zadano 44 ciosy siekierą. I ślady wskazywały, że po dokonaniu zbrodni zabójca wziął prysznic, by zmyć z siebie krew, a następnie wyszedł, zostawiając w domu 11-miesięczną córkę Betty. Na stole w kuchni zamordowanej znaleziono gazetę otwartą na recenzji filmu o szaleńcu mordującym za pomocą siekiery. Nie słyszałam w ogóle o tej sprawie, ale jestem ciekawa, bo ja lubię takie rzeczy czytać, natomiast no, tak jak mówię, Szatan w naszym domu mi się niestety nie podobał, także mam nadzieję, że tutaj będę bardziej pod wrażeniem. Kolejna to Zmiana, czyli książka Eduardo Luisa. Bardzo lubię wydania Pauzy, ale bardzo nie lubię tego, że one się strasznie palcują i widać tu palce, które nie są moje. Strasznie mnie to drażni. Ostatnio czytałam Zmagania i metamorfozy kobiety tego autora i bardzo mi się tam ta książka podobała, dlatego tutaj w ogóle bez zastanowienia. Zabrałam, tu nie ma opisu z tyłu, może jest na skrzydełku, nie ma, więc nie mam zielonego pojęcia, o czym jest, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. I książka, którą zabrałam, nawet nie dlatego, że opis mi się spodobał, ale dlatego, że ona w środku jest fioletowa, jest wydana na fioletowym, inaczej, wydrukowana jest na fioletowo i ja nie mam pojęcia dlaczego. Ona też ma ilustracje takie małe. Nie wiem, skąd się wziął pomysł na to, żeby to było fioletowe. Nie wiem, czy to w ogóle jest zdrowe dla dzieci, żeby czytały fioletowy kolor. Ale to jest historia przygód pewnej wrażliwej dziewczynki, nie zawsze łatwych dziecięcych przyjaźni i cienkiej granicy między prawdą a kłamstwem. Złota Kerstin, bo nie podałam tytułu. No i nie wiem, zobaczymy. Tak jak mówię, byłam bardzo zaciekawiona tym fioletem. Kolejna książka to jest coś, co kupiłam sobie w Dedalusie i to są Opowieści tajemnicze i szalone Edgara Allana
Poego. To jest autor, który chyba we wszystkich moich TBR-ach takich właśnie zimowych się pojawił od początku kanału. Może nie od początku, ale myślę, że spokojnie od 2 lat. No i wreszcie by się przydało to przeczytać. Bardzo mi się spodobało to wydanie. Ono jest po prostu przepiękne. Jest dziwaczne. Z tyłu ma jeszcze kota. Tu jest panna młoda w trumnie. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest tak, że to są jakieś jego opowiadania, czy to są wybrane, czy jak to wygląda. One są ilustrowane, wyglądają naprawdę przepięknie i mam nadzieję, że niedługo uda mi się to przeczytać. Kolejna książka to coś, co dostałam od wydawnictwa Kopernikus, czyli Przepis na potwora, jak z odkryć naukowych narodził się Frankenstein. To jest właściwie pasjonujące sprawozdanie z badań XIX-wiecznych naukowców, których osiągnięcia zainspirowały Mary Shelley. I to jest coś, wiecie, takiego trochę nawiązującego do tego Frankensteina. Jestem bardzo ciekawa, bo wygląda naprawdę fajnie. No i zresztą bardzo polecał ją Denis właśnie z wydawnictwa Kopernikus. On już, jak jeszcze nie mógł, to mi zdradził, że ta książka będzie miała premierę. Więc mam nadzieję, że faktycznie mi się spodoba. Kolejna książka jest od wydawnictwa Dolnośląskiego i to jest 4:50 z Paddington. Wydaje mi się, że to jest chyba godzina akcji. Morderstwa. To jest oczywiście kolejna książka w serii z panną Marple. Bardzo się na nią cieszę, bo ostatnio chciałam jej słuchać. No i mam nadzieję, że też mi się będzie podobało, bo jak wiecie, ja uwielbiam pannę Marple. No i mogę wam powiedzieć, że jeżeli jedziecie na krakowskie targi książki, to was tam zapraszam, bo będzie się działo. Jeszcze nie ogłaszamy oficjalnie, ale coś będzie na krakowskich. Dzień z życia Skunksa, Jelita i tego, kto to czyta. Książka dla dzieci obrazkowa. Wczoraj już ją Wanda trochę oglądała, bo była tutaj u mnie w mieszkaniu i siedziała na kanapie i ją akurat zobaczyła. Wygląda bardzo fajnie. Trochę, jak dla mnie, trochę zbyt dużo się na niej dzieje. Natomiast jestem strasznie ciekawa, dlatego że ja lubię w ogóle takie książki. Też mi się bardzo ostatnio spodobała książka Bebechy. To jest książka chłopaka, którego możecie kojarzyć z TikToka. On tłumaczy różne takie biologiczne zagadki. Trochę o medycynie opowiada, trochę o lekach też opowiadał, o chemii. Bardzo fajne. On się nazywa bodajże Adam. Adam Mirek chyba? Coś takiego. Tak czy inaczej, jak będę miała trochę więcej pieniędzy, to sobie tą jego książkę kupię. Bo jest dokładnie w takim stylu, jak ja lubię. Również od wydawnictwa Dwie Siostry, właściwie od ich... Dwie Siostry, tylko że z tej serii Świeżym Okiem. Żyli długo i szczęśliwie, póki nie umarli nieznane baśnie braci Grimm. Ona jest wydana w stylu, jak to się nazywało? Dr. Jekyll i Pan Hyde. Ona jest bardzo podobnie wydana. No i mam nadzieję, że będzie fajna. Kolejne 3 książki są od grupy wydawniczej Foxal. Pierwsza to Klub Smutnych Duchów 3. Jak wiecie, bardzo mi się podobał pierwszy i drugi tom Klub Smutnych Duchów, bo sama jestem takim trochę smutnym duchem, trochę takim introwertykiem, nie za bardzo się lubię z ludźmi, także mam nadzieję, że ten tom też będzie fajny. Póki co ten pierwszy był moim zdaniem najlepszy, ale on też był taką nowością, jednak ten drugi tom trochę mniej już w to uderzał. Kolejna książka to jest coś, co ja mam w języku angielskim. Kupiłam ją sobie na którychś targach książki, na tym takim stoisku z książkami angielskimi, ale nie mogłam się oprzeć i nie poprosić o wydanie polskie, bo jest przepiękne, ma różowe barwione brzegi. I to jest Belladonna, to jest pierwszy tom chyba trylogii albo w ogóle jakiejś takiej serii fantastycznej. Historia osieroconej w dzieciństwie. Osierocona w dzieciństwie trafia pod opiekę różnych osób, które są bardziej zainteresowane jej spadkiem niż nią samą. Jej kolejny dom to Thorn Grove, dwór zamożnych krewnych patriarcha rodu jest pogrążony w żałobie po zmarłej żonie, jego synowie walczą zaciekle o majątek, a córka Blythe cierpi na tajemniczą i zdaje się śmiertelną chorobę. To właśnie w tym miejscu Signa odkryje swoją prawdziwą naturę i dowie się, dlaczego śmierć jest tak blisko. Brzmi wspaniale, opinie też zbiera naprawdę bardzo dobre. Także nie mogę się doczekać. I książka, na którą w sumie bardzo czekałam, dlatego że jakoś mnie tak zainteresowała. Bardzo mi się podoba ta okładka, jest przepiękna, ma kolory estetyczne, inaczej estetycznie to wygląda, bo bardzo do siebie dobrze pasują, dobrze się ze sobą zgrywają. I to jest Pójdę Sama, historia bestseller z Japonii. Jako młoda dziewczyna Momoko wyjechała do Tokio, aby uciec przed prowincjonalnym życiem i wreszcie zyskać niezależność. W drodze do wolności paradoksalnie wkroczyła jednak na ścieżkę oczekiwań społeczeństwa. Pracowała, była miła dla wszystkich, miała ładny dom i została posłuszną żoną i oddaną matką. Teraz w wieku 74 lat, gdy mąż nie żyje, a dzieci dawno odeszło, kobieta wraca z myślami do przeszłości. Brzmi bardzo
ciekawie. Widzę, że ma być w ogóle audiobook. Nie wiem, czy już jest na MPGoGo, ale może jak będzie, to sobie go przesłucham. Kolejna książka to jest coś z wydawnictwa Winidia, to jest komiks. Komiks Wszystkie moje queerowe chwile i on jest podobno bardzo dobry. Też słyszałam opinie moich znajomych, którzy mówili, że wygląda i czyta się go cudownie. Widzę, że on jest w stylu bardziej takich opowiadanek niż typowo komiksu. Wiecie, takich przygodowych opowiadanek? Nie wiem. Nie znam się na tym. Sytuacyjnych. O, może to miałam na myśli. I również coś, na co bardzo mocno czekałam, dlatego że dziewczyny, tylko teraz chyba, mam nadzieję, że nie pomylę nazwy, chyba Czytające Siostry na Instagramie, ale mogę mylić nazwę. Jedna z nich właśnie bardzo polecała, czyli Girl Goddess Queen. Do diabła z miłością bogini ma inne plany. Tysiące lat temu bogowie skłamali, twierdzili, że Persefona była tylko pionkiem w ich politycznej grze, że Hades porwał ją, zmusił do małżeństwa, że rozpacz jej matki Demeter doprowadziła ziemię na skraj zagłady, ale cała ta historia to tylko mit. Brzmi bardzo ciekawie. Ja oczywiście nie jestem największą fanką takich powieści, retellingów, mitów, ale ten mit akurat bardzo dobrze wspominam, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. Kolejne książki są z wydawnictwa Fabryka Słów. Pierwsza to Rozbite Imperium, czyli trzeci tom Tygla Dusz. Tygiel Dusz się nazywa, ta Tygla, chyba dobrze odmieniam. Tak czy inaczej, jak wiecie, ja czekałam, żeby cała ta trylogia została wydana, żebym mogła jej przesłuchać na raz i miałam ją w ogóle ostatnio zacząć słuchać, ale nie miałam pobranego pierwszej części na telefon, więc zaczęłam słuchać innej książki z tego wydawnictwa, również fantastyki i mówię tutaj o Cieniu Kitsune Julii Kagawy. I to jest w ogóle autorka, która napisała taką serię Żelazna Siostra się chyba nazywała. Ona była lata temu bardzo popularna. No i zobaczymy, czy dorówna do tego, co ja wspominam jako coś naprawdę dobrego. Póki co nie. Póki co jest strasznie nudna ta książka. Przesłuchałam połowę, no i bardzo się nudzę. Nie czuję, żeby to było coś, wiecie, nadzwyczajnego, nowego i zatrważająco dobrego. Także zobaczymy, jak będzie na końcu. Może być tak, że nie będę w ogóle kontynuowała, bo to jest bodajże trylogia i za granicą już była cała wydana. Co do Tygla Dusz, tak jak mówię, będę czytała całą serię na raz. Kolejna książka to również właśnie z Fabryki Słów, W cieniu błyskawic, tom pierwszy, trylogia Magów Szkła. To jest książka autora, który już jedną trylogię miał wydaną w Polsce. Chyba drugi tom to obietnica, albo pierwszy tom to obietnica maga, coś takiego. Tak czy inaczej dostałam go od mamy, więc teraz też powinnam go pokazać, ale już nie przyniosłam sobie go tutaj. Tak czy inaczej moja mama bardzo polecała, mówiła, że to jest jedna z najfajniejszych serii fantastycznych, że jest taka bardzo angażująca. No i mam nadzieję, że faktycznie tak będzie. Tutaj przepięknie jest wydana. Znaczy Fabryka Słów zawsze ładnie wydaje książki, ale jestem jej bardzo ciekawa, no i będę na pewno czekała na audiobooki, bo ja bardzo lubię fantastykę w takiej formie. I coś, co słuchajcie, sprawiło, że pierwszy raz w życiu zobaczyłam, jak wygląda Wojciech Żołądkowicz. Nigdy nie wpisywałam, ja rzadko kiedy wpisuję, jak wyglądają moi ulubieni lektorzy, chyba że na przykład wiem, jak wyglądają, bo nie wiem, Annę Dereszowską, ona nie jest moją ulubioną lektorką, ale wiem, jak wygląda. Zobaczyłam, jak wygląda Wojciech Żołądkowicz i się załamałam, bo ja w ogóle sobie go tak nie wyobrażałam. W sensie ja myślałam, że to jest bardzo wysoki mężczyzna, bez zarostu, z krótkimi włosami, taki dosyć wysoki, ale postawny, a się okazał mieć długie włosy i takie długie, kręcone włosy i być takim, no raczej niskim mężczyzną, a przynajmniej jak później go wpisywałam, już później wpisałam sobie w internet, to się okazało, że naprawdę miałam całkiem inne oczekiwania, ale wciąż jest jednym z moich ulubionych lektorów. I to jest Parias, pierwszy tom serii, którą ja w ogóle już miałam okazję zacząć czytać, bo czytałam pod patronat, ale się nie zdecydowałam na niego. No i zobaczymy, czy jak doczytam do końca, to czy jednak będę żałowała. Bardzo się właśnie cieszę, że Wojciech Żołądkowicz czyta, bo on ma taki głos naprawdę do takiej fantastyki, to jest idealny. On czytał całą Drogę Królów i dlatego też takie mam dobrą relację z nim, że tak powiem. Kolejna książka jest z wydawnictwa Rebis. Bardzo dobre, zbiera opinie, natomiast ta okładka jest
okropna, wygląda jak okładka z lat 2010 i to jest Lodowa Korona. Księżniczka skrywająca magiczne moce zmuszona jest do walki o los królestwa w świecie zdrady i wojen. To jest debiut fantastyczny, nic tak naprawdę więcej nie wiem na jej temat. Moja mama mówiła, żebym sobie ją kupiła, że pewnie mi się spodoba, więc więcej mi nie potrzeba było, żeby mnie zachęcić do kupna książki. Dalej coś, co po pierwsze ma przepiękną okładkę, po drugie zbiera naprawdę dobre opinie i to jest Jak Moon Fuentes zakochała się we wszechświecie. Dużo osób widziałam, że płacze nad tą książką, dużo osób mówi, że jest przepiękna, że jest bardzo wartościowa. I to jest historia jednej z bliźniaczek, tej gorszej bliźniaczki, bo właśnie główna bohaterka ma na imię Moon, a stary jest uwielbiana przez ich mamę, dziesiątki obserwatorów w social mediach, więc jest całkowitym przeciwieństwem. Wspólne wakacje, na których stary ma spotkać się z fanami, a Moon sprzedawać fanowskie gadżety i robić zdjęcia siostrze, brzmią jak koszmar. Podobno jest przepiękną historią, także wiedziałam, że muszę sobie ją kupić. Kolejna książka to coś, co kupiłam z polecenia zarówno mojej mamy, jak i Alex and the Books. Wiedźmy. Ja bardzo tą książkę chciałam sobie kupić za granicą, jak byłam z mamą w Edynburgu. Ona miała wtedy, w sensie ona nosi tytuł oryginalny Wayward, coś takiego. I to jest historia trzech kobiet, jednego sekretu nieskończonego zła, z tego co wiem, a tak, mamy trzy linie czasowe, rok 2019, 1619 i 1942. Podobno bardzo dobra jest ta książka, że podobno jest bardzo wstrząsająca, znaczy może nie wstrząsająca, ale taka angażująca. Nie wiem do końca. Ogólnie dziewczyny mi powiedziały we dwie, że mam ją kupić i nie zastanawiałam się nad tym bardziej. Kazały, to kupiłam, tak? Kolejna książka. Teraz sobie uświadomiłam, że mi brakuje tu jakiś. Brakuje mi tu książek. Ale to nieważne. Kolejne dwie książki, nic absolutnie o nich nie wiem. To jest The Long Game, a druga to The American Roommate Experiment. Książki autorki, która napisała The Spanish Love Deception, które było fajne, ale za długie. I to była moja opinia na temat tej książki, że ona była tak o połowę za długa, jak na to, ile tam się działo. Także mam nadzieję, że w tych będzie albo trochę więcej akcji, albo że będą trochę mniej rozciągnięte i trochę bardziej miały wartką akcję. Kupiłam jej, bo była przecena. Jakaś taka naprawdę dzika na Empiku. Kolejne książki kupiłam sobie w księgarni Tajfuny na Chmielnej w Warszawie. Pierwsza to Moje miejsce w antykwariacie Morisaki. To jest druga część moich dni w antykwariacie Morisaki. Bardzo mi się tam ta książka podobała. Naprawdę miło ją wspominam i też tak. Ona nie była bardzo wymagająca, jednocześnie dużo mówiła o życiu i była taka lekka, fajna, przyjemna była. Może nie najlepsza, jaką miałam okazję czytać, ale na pewno dobrze ją wspominam. Także mam tutaj drugi tom. Mam Moje lesbijskie doświadczenia w walce z samotnością. To jest książka 18+, więc nie pokazuję jej w środku, bo jeszcze nie daj Boże trafię na jakieś obrazki i będzie potem problem. Także zobaczymy, jak to mi się będzie podobało. Ogólnie fajnie jest wydana, bo to jest w ogóle manga, ale tak. I ma obwolutę, i ma twardą oprawę. Pod obwolutą jest oko głównej bohaterki. No, fajne takie. Zobaczymy, czy sama historia też będzie ciekawa. Dziennik pustki, czyli kolejna książka z wydawnictwa Bowiem. Jeszcze jej nie miałam okazji czytać, ale ja zbieram wszystkie te książki z tego wydawnictwa, bo raz, że mi się bardzo podobają, jak są wydane, a dwa, że raczej mnie nie. Żadna z nich mnie nie zawiodła jeszcze. Nie mam ochoty żyć, ale za to bardzo lubię Teokboki. Powinnam była sprawdzić, jak to się czyta, ale już za późno. I ogólnie tak, ja słyszałam dobre opinie na jej temat, dopóki nie zobaczyłam psychoseksuolożki, która mówiła, że to jest najgorsza książka tego roku i dała jej 1,5 gwiazdki, że bardzo źle przedstawia obraz psychologii i w ogóle spotkań z terapeutą, więc trochę się zniechęciłam, natomiast no, już ją kupiłam i zobaczymy, jak mi się będzie podobało. I teraz ja jestem w tej mniejszości, która uważa, że ta okładka jest dużo ładniejsza niż oryginalna. Uważam, że jest 100 razy ładniejsza. Może to jest kwestia tego, że ona jest zachowana w odcieniach różu, a ja bardzo lubię ten kolor, ale po prostu jakoś tak oddaje mocniej. Tamta faktycznie jest no, może bardziej skromna, ale ta jest dużo przyjemniejsza. Kolejne książki są z księgarni, która się nazywa bodajże Eureka. To jest księgarnia na ulicy Francuskiej, na Saskiej Kępie i tam znajdują się dwa koty.
My tam z Adamem weszliśmy, Adam nie chciał tam wchodzić, ale mówi: Adam, patrz, ale tam chyba są koty. No i się okazało, że tak, tam mieszkają dwa majkuny, dwa duże majkuny, a nie tak jak ten nasz niedorobiony majkun, bo 12-kilogramowe, więc wielkie dzikusy. I tam kupiłam sobie 4 książki, później jeszcze dokupiłam 2. I tych 2 nie mogę za Chiny Ludowe znaleźć, ale kupiłam dla tych zainteresowanych to piękne wydanie opowieści z Narni, bo ja sobie już od lat je wymarzyłam, a jak je zobaczyłam w księgarni, to stwierdziłam, że nie, no to jest chyba znak, że muszę je kupić w końcu. Kupiłam też nową książkę Wiesława Myśliwskiego, tylko szczerze mówiąc nie wiem, gdzie ją położyłam, dlatego jej nie pokazuję. Kupiłam Skandar i Złodziej Jednorożców, bo ta książka polecała Czytalogia na Instagramie, musiałam sobie nazwę przypomnieć. Podobno jest bardzo fajna i podobno jest trochę w stylu, wiecie, Percy'ego Jacksona, ale lepsza. Ja za Percy'em Jacksonem nie przepadam, ale daję znać w świat, bo wiem, że wiele osób właśnie lubi tego bohatera literackiego. Kupiłam sobie Jeffreya Davera, chyba, Polowanie na czas. Ja mam, to znaczy inaczej, mam w planach przeczytać jedną książkę tego autora i to jest Kolekcjoner Kości, którą wybrała mi, a właściwie ja sobie ją chyba sama wybrałam na czytaniu po rozdziale razem z mamą. Ja tej książki dalej nie przeczytałam. Zaczęłam ją, nawet dwukrotnie ją zaczęłam, ale jakoś tak nigdy się nie mogłam do niej przełamać. No i ogólnie mam nadzieję, że będzie znowu wydana w takim ładnym wydaniu, tak jak tutaj, bo chciałabym po prostu ją w papierze czytać. Jakoś może ten e-book do mnie nie przemawiał. I kupiłam sobie Wielcy Przyjaciele Dzieci, bo mi się podobała w środku, bo jest o Owsiaku, bo jest o Robercie Lewandowskim. No, wygląda przepięknie, fajna. Jak mi się spodoba, to później zostawię ją mojej Wandzie. Musiałam Leonkowi wyjąć spod głowy książki, bo był oparty o nie. Kolejna to są Chłopki, opowieści o naszych babkach. Książka, którą dostałam od mojego Adama. Myślałam, że dlatego, że to była najnowsza dodana na moją wishlistę na Goodreadsie, ale się okazało, że Adam specjalnie oglądał, jakie są opinie i się najbardziej zainspirował właśnie tą powieścią. To jest też książka, która została wybrana, uwaga, uwaga, do październikowego Wy Wybieracie, ja czytam. Udało się, w końcu skończyłam akuszerki, więc możemy iść dalej z tą serią. Także będę sobie słuchała Chłopków. Chłopek? Chłopak chyba. I to jest historia, no, tak jak mówi podtytuł, opowieści naszych babek. Podobno jest bardzo taka wzruszająca i bardzo trudna momentami. I coś, co mnie zainteresowało okładką, bo jest przepiękna, jest ładnie wydana, fajną ma fakturę. Mapę naszych spektakularnych ciał, to jest z tego co wiem debiut tej autorki i będę ją czytała w ramach współpracy z wydawnictwem poznańskim. No i w sumie nie wiem póki co nic więcej na jej temat. Fajna jest wydana. Jest taka bardzo luźna. Coś co sobie kupiłam, dlatego że bardzo polecał tę książkę Łukasz Talking Cloud, czyli Kiedy ciało mówi nie, koszty ukrytego stresu. Nie podoba mi się wydanie tej książki, jest bardzo taka podręcznikowa. Natomiast w sumie jestem ciekawa, co tu będzie nowego napisanego, czy będzie coś, o czym nie miałam pojęcia, czy jednak wszystko wiedziałam i to trochę jest taki zbitek oczywistości w książce. Ale zobaczymy. Jestem dobrze nastawiona, bo tak zabrzmiała, jakbym była źle nastawiona. I kupiłam sobie 3 tom Miasta jadę i tu. I teraz tak, miałam czytać 1 tom w październiku, ale w audiotece wyszedł e-book. Nie e-book, audiobook 1 tomu i zastanawiam się, czy sobie nie wykupię i nie będę słuchała, tylko wtedy chyba bym poczekała, aż będą kolejne, żebym mogła za jednym zamachem sobie wszystkie kupić. Także nie wiem, czy będę czekała, czy jednak będę czytała w papierze. No zobaczymy tak czy inaczej. Mam 3 tom i z tego co wiem też niedługo będzie chyba jakiś taki albo spin-off do tej serii, albo jakieś dodatki. Coś takiego właśnie widziałam dzisiaj przed chwilą, że wydawnictwo MAG zapowiedziało. I teraz przechodzimy do książek, które sobie kupiłam z drugiej ręki. Wszystkie są... Nie, ta jest o Elixie, a reszta jest z Vinted. I to są największe przeboje. Każda piosenka to całe życie. Te piosenki są wspomnieniami. To jest książka, której ja bym nigdy w życiu nie kupiła. Gdyby nie to, że bardzo polecała ją Geeky Fangirl i ona porównała ją trochę do Daisy Jones and the Six, trochę do 7 mężów Evelyn Hugo, trochę do Meryl Streep jako do postaci kulturowej. Mówiła, że jest bardzo dobra i że jest bardzo przyjemna, ale że w ogóle się nie spodziewała też, że jej się tak mocno spodoba. A akurat była chyba wystawiona za 10 zł, więc stwierdziłam w sumie, dlaczego nie kupmy ją. Kupiłam sobie Nad Niemnem w tym wydaniu Klasyki Polskiej. Nie wiem, dlaczego rozdzielili na 3 tomy, skoro
na przykład Emancypatki są dużo grubsze, a są tylko w dwóch tomach. Czy może Nad Nimnem w ogóle było... Chyba, że Nad Nimnem było wydawane od razu jako trzy tomy. Tak jak Chłopi. Moja mama ma takie wydanie Chłopów od razu w czterech tomach, także może tak było, ja tym nie wiem. Tak czy inaczej, ja nie miałam Nad Nimnem, a bardzo chciałam mieć, no bo to jednak klasyka literatury polskiej. I kupiłam sobie w tym wydaniu, które ja bardzo, bardzo, bardzo lubię. Ja nie wiem, co ono w sobie ma, ale ma coś takiego w sobie, że mocno mnie przyciąga. I w tym samym wydaniu kupiłam sobie Nędzników, dokupiłam sobie trzeci i czwarty tom. Jeżeli ktoś z Was szuka pierwszego i drugiego, bo ja pierwszy i drugi już miałam i mi się zdublowały, to dajcie znać, to się jakoś dogadamy. Ale mam już wszystkie cztery tomy i będę czytała jeszcze prawdopodobnie w tym roku. Jak mi się uda, to może nawet w październiku bym przesłuchała, bo planuję nagrać taki jeden film i w tym filmie też będzie mowa o akuszerkach. Także tak to wygląda. No i słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie są te opowieści z Narni, bo one tutaj jeszcze wczoraj leżały, ale ktoś musiał mi je zabrać. No i tak. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie książki Wy przeczytaliście, jakie książki Wy kupiliście w ostatnim czasie. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!